Dobry Państwo, dziś gościmy u Krzyśka Pudy i u Ralfa, muzyka zespołu 8 lat w Tybecie, który zamierza za niedługo wydać nową płytę. Już się ukazał pierwszy single, chyba był bardzo dobrze przyjęty, tak? No tak, myślę, że jak po takim czasie przerwy, no bo gdzieś od poprzedniej płyty chyba te 3 lata minęły, to jest znowu tak właściwie trzeba wracać jakby od drzew, nie? Bo to ludzie zapominają tak naprawdę o takich zespołach mniejszych jak my, bo nie jesteśmy gdzieś tam tacy popularni bardziej, więc no cieszymy się, że gdzieś to tam znowu się udało rozkręcić i że singiel, który się okazał jakieś 3-2 tygodnie temu, gdzieś tam już można go słyszeć w radiach, między innymi w antyradiu, że zawsze fajnie słyszeć się w radiu. No tak, no jest notowany nawet na liście przebojów i to nie na jakichś najniższych miejscach. No ale co z nową płytą? Czy znamy w ogóle jakieś szczegóły, kiedy ona się może ukazać i jakie są dalsze plany Wasze? Plany mamy takie, że mamy na razie 4 tak naprawdę gotowe do wydania utwory, single. No i na razie planujemy jakby co jakiś czas te single wypuszczać, tak jak zrobiliśmy to z powrotem do Ziemi Obiecanej. No tak teraz planujemy tak najpóźniej, myślę, 2 miesiące to powinno zająć, żeby pokazał się następny singiel. Bo chcemy też, tak jak do pierwszego singla, nagrać klip, żeby to było już tak w całości, razem z obrazem. Także jeszcze chwilę nam to zajmie, no i będziemy sobie te single wypuszczać, a w międzyczasie musimy jeszcze wejść do studia, żeby dograć jakby resztę materiału, resztę utworów. Mamy już tu materiał przygotowany, tak mniej więcej, więc po prostu musimy jeszcze na kilka dni wejść do studia, żeby go nagrać i będziemy myśleć już nad premierą całej płyty. No mówiłeś, że 3 lata czekania po poprzedniej płyty, Beton nie spalał, no ale w sumie na pierwszą płytę trzeba było dużo dłużej czekać, więc no myślę, że gdzieś uwaga dotycząca waszego zespołu też jesteście ze strumienia, tak? No i ten właśnie aspekt Śląska Cieszyńskiego, który się pojawiał na powrocie do Ziemi Obiecanej, no to jest taka dosyć ciekawa perspektywa regionalizmu w muzyce rockowej. To chyba jakiś nowy trend. No tak, myślę, że to jest dość nietypowe, że gdzieś tam podkreślamy tą przynależność do Śląska Cieszyńskiego. No bo tak jak mówię, że jesteśmy z gminy Strumień głównie, ale gdzieś tam jeździmy na koncerty po Polsce, no to mówimy zawsze, że jesteśmy ze Śląska Cieszyńskiego, bo to tam wiadomo, że ludzie już kojarzą, gdzie to jest mniej więcej. No i chcemy też w jakiś tam sposób na tyle, na ile jesteśmy w stanie promować ten region i faktycznie nie tylko w powrocie do Ziemi Obiecanej, ale też w kilku kolejnych singlach też będzie gdzieś tam ten Cieszyn się przewijał, w jednym być może nawet będzie w samym tytule singla. No więc jakby cieszymy się, że też możemy gdzieś to podkreślać, skąd jesteśmy, bo jakby bardzo, bardzo nam zależy na tych miejscach i zresztą no, o tym jest powrót do Ziemi Obiecanej, o naszej przynależności do pewnego miejsca, którym jest właśnie Śląsk Cieszyński. Mówiąc brzydko, czy Śląsk Cieszyński jest w stanie się dobrze sprzedać? Czy jest w stanie? No myślę, że Śląsk Cieszyński ma duży potencjał. No myślę, że nie jest to jakiś tam taki nośny temat w Polsce, no bo on jest ważny przede wszystkim dla nas, dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. No ale liczymy na to, że kilka osób tam może się zainteresuje i po prostu wybiorę się może żeby pozwiedzać i zobaczyć, jak to u nas wygląda tutaj. Myślę, że to nie jest jakby temat, którym się możemy sprzedać, bo jakby nie traktujemy tego w ten sposób, no ale po prostu robimy to, co czujemy i piszemy tak, jak czujemy. Właściwie to Dominik, czyli nasz wokalista, pisze teksty, więc on odpowiada za tą treść, a my się pod tym podpisujemy też, bo wszyscy jakby jesteśmy Stella. No tak, ale co się zmieniło od czasu wydania Betonu nie spalą? Czy w jaki sposób się zmienił proces nagraniowy, koncepcyjny dotyczący przygotowania tego albumu? To znaczy na pewno myślę, że trochę się rozwinęliśmy, jeżeli chodzi o kwestie muzyczne. Może nie tyle, jakby u nas są takie dwie grupy, starsza i młodsza, bo w tym składzie już gramy 10 lat, jak się okazało ostatnio, bo 10 lat temu wydaliśmy taki nieoficjalny pierwszy krążek, czyli Na Zesłaniu. Epkę i ten krążek już nagraliśmy właśnie w tym składzie, w którym dzisiaj gramy. No i właśnie w tym czasie dołączył do nas Wojtek i Dawid, którzy właśnie myślę, że od tej ostatniej płyty zrobili najwyższy gdzieś tam postęp, jeżeli chodzi o muzykę, o edukację muzyczną i tak dalej, więc oni teraz gdzieś to tam też troszkę ciągną. No i myślę, że te numery teraz nabrały takiej głębi, te
też muzycznej, trochę więcej harmonii, trochę więcej melodii. Myślę, że to są już, można powiedzieć, trochę bardziej takie piosenki niż utwory, takie trochę bardziej wpadające w ucho. Gdzieś to właśnie w tym kierunku chcieliśmy pociągnąć. No a jeżeli chodzi o samo nagranie, no to zawsze się staramy gdzieś tam stawiać na jakość. No i tak samo było w tym wypadku, dlatego też tak długo trwało, no bo tak naprawdę cztery utwory, które mamy teraz gotowe, nagrywaliśmy w dwóch różnych studiach w dużej odległości czasowej. Tam się okazywało, że coś tam jeszcze trzeba poprawić, coś może być lepiej, więc stwierdzaliśmy, że no jeszcze trzeba te dwa dni dokupić w kolejnym studiu, żeby tam dograć jeszcze jakieś partie, poprawić co jest do poprawienia. Więc nie spieszyło się nam z tym, no i dlatego też to tak też tutaj wyglądało, jeżeli chodzi o termin tych premier. No tak, a jakie macie plany koncertowe? No bo już się powoli zbliża wiosna. Gdzieś tam, no już graliście między innymi w Chybiu na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Co przed Wami? Tak, no na razie mamy takie gdzieś tam pojedyncze plany się pojawiają. Na pewno będzie też w Cieszynie koncert, bo na tym nam bardzo, bardzo zależało, więc to już mamy gdzieś tam zaplanowane. No a tak naprawdę szukamy zaraz człowieka, który by nam gdzieś te koncerty organizował, bo nasz poprzedni menadżer się przebranżowił też w tym czasie koronawirusa. Wiadomo, no, trzeba było gdzieś szukać tego przychodu, żeby się utrzymać. No i pożegnaliśmy się z Mariuszem, którego pozdrawiamy. No i szukamy teraz kogoś, kto by go zastąpił i właśnie w tych sprawach organizacji koncertów nam pomógł. Więc na razie robimy na własną rękę i gdzieś tam jakieś terminy się już pojawiają, no ale zawsze byłoby to łatwiejsze, gdyby ktoś był od tego, kto tam ma dojścia i ma doświadczenie w tym. A możesz zdradzić tytuł? Czy znacie już może sami tytuł nowego albumu? Myślę, że jeszcze to się będzie gdzieś tam wyjaśniać. Być może to będzie któryś z tytułów singli, które już mamy nagrane. Ale jeszcze tak naprawdę nie rozmawialiśmy, jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby już planować nazwę całego albumu. Na razie się skupiam na tych singlach i myślę, że w niedalekim czasie to się będzie też wyjaśniać. A czy ta tematyka Śląsk Cieszyński to będzie temat dominujący, czy jednak pojawią się też utwory, które poruszają troszkę inne tematy? Na pewno nie będzie tylko o Cieszynie i o Śląsku Cieszyńskim, no ale na to wygląda, że będzie to taki temat gdzieś tam często się pojawiający, chociaż jeszcze nie do wszystkich utworów mamy napisany tekst tak naprawdę. Mamy muzykę już skomponowaną, ale gdzieś tam Dominik jeszcze pracuje nad tekstem, także sami nie wiemy tak naprawdę, co się jeszcze wydarzy i w jakim kierunku to do końca pójdziemy. Także dla nas to też jest jeszcze niewiadoma i też to będzie niespodzianka. No tak, czyli no, koncerty przed Wami, nowe single przed Wami, no, życzymy Wam wszystkiego dobrego, no i żeby ten Śląsk Cieszyński udało się odpowiednio promować. Dzięki wielkie. Dzięki za rozmowę. Moim Państwa gościem Krzysiek Kuda, 8 lat w Tybecie.